Całe pół godziny później, bo nie mogłem znaleźć termokurczek. Przedłużka do montowanej lampy z tyłu. Słaba ostrość. Generalnie to jest proste do zrobienia, nawet nie trzeba lutować, jak się używa termokurczek. Zaciska się tylne ząbki na izolacji, wewnętrzne ząbki na odsłoniętej żyle i tylko trzeba jeszcze czasami docisnąć tutaj to, jak się nie chce trzymać. Dalej nasuwamy na to termokurczkę i opalamy. Niestety nie zrobię tego z kamerą w ręku, bo jest taki wiatr, że mi zdmuchuje płomień zapalniczki. Ale idea jest prosta. Opalamy, żeby się zacisnęła, się robi wodoszczelne. Potem jeszcze ewentualnie można to czymś owinąć, żeby się tak nie rzucało w oczy. I gotowe przedłużki. Cztery kierunkowskazy. Dwa kierunkowskazy na tył. Cztery kable z przedłużkami. To wszystko będzie na trytki podpięte do stelażu. I będzie wchodziło pod siodło. Na szczęście znalazłem mój zapas termokurczek. Te wcześniejsze, które miałem w odwodzie, niestety są za duże i się za mało obkurczają. No, nowe kierunki zamontowane na swoich miejscach. Kable poprowadzone, spięte trytkami. Wchodzą sobie tutaj ładnie do tyłu, jest mnóstwo miejsca. Nie ma sensu tego prowadzić dołem przez wejścia drugich kierunków wskazów. Te są z pomarańczowymi żarówkami, białe szkiełko. Tu mogę szkiełko wymienić, wsadzić inne żarówki, ale chcę zobaczyć, czy to nie będzie fajny efekt dawać, że jedne będą takie, drugie takie. Że może to będzie poprawiać widoczność, nie wiem. Więc tu wchodzą kable. Wszystko wychodzi tutaj, oczywiście plus zaznaczony, minus. W zasadzie to nie ma znaczenia tu praktycznie. I tutaj kończę robić przedłużenie od starych kierunków kabli. Tu jeszcze muszę założyć termokurczki, tu już są zrobione. I teraz po prostu te kable połączą się z tymi na wtyczkach, które wejdą tutaj do tych oryginalnych dziurek. Zrobione. Tutaj już termokurczek nie zakładam, bo to są te oryginalne gumki. I to nie jest tylko na to związane, pod spodem to jest dobrze ściśnięte. A to jest tylko tak, żeby się kable nie rozłoziły za mocno. Dodane trochę czarnej taśmy. I teraz cały widz polega na tym. W zasadzie jest 50% szansy, żeby się pomylić, ale łatwo sprawdzić, czy się nie pomyliło. Czyli podłączamy minusy tutaj, plusy tu. No i musi nam migać z właściwej strony. Sukces!